W ramach patronatu Politechniki Opolskiej Wydziału Mechanicznego wraz z Technikum Mechanicznym przyjechali do nas w dniu dzisiejszym uczniowie. Chcemy im zaprezentować laboratoria i też naszą bazę dydaktyczną, zachęcić do studiowania na naszej uczelni. W dniu dzisiejszym prezentujemy im zajęcia związane z inżynierią odwrotną, laboratorium inżynierii odwrotnej, laboratorium wytrzymałości materiałów, mechaniki płynów, jak i laboratorium pojazdów samochodowych, silników. Ta sesja laboratoryjna ma między innymi na celu przybliżenie tego, czym mogą się w przyszłości zajmować w ramach swojego zawodu, który już sobie wybrali. Uczniowie, którzy są dzisiaj na sesji laboratoryjnej na Politechnice, to uczniowie, którzy uczą się w tej chwili w klasach technika-mechanika, w klasach technika-mechatronika i w klasach technika-elektryka. Pokazujemy im, czym mogą się zająć, jak rozwijać swoje umiejętności, jak swoje zainteresowania mogą kształtować. Wskazujemy im ścieżkę, co mogą zrobić po szkole średniej. Przyjechaliśmy tutaj z patronatu, nasza klasa akurat do 17 osób, technik mechanik. Przyjechaliśmy tutaj właśnie zobaczyć Politechnikę, zobaczyć, co oferuje nam, co możemy po szkole, jaki wybrać kierunek tutaj w tym miejscu, jak mniej więcej by wyglądały tutaj szkolenia, na jakich sprzętach możemy robić doświadczenia, takie jak tutaj na zrywarce na przykład. No jak na razie to jest pierwsza atrakcja dzisiaj, więc jestem głodny wiedzy jak na razie.